22 września wspominamy świętego Emerana, męczennika. Emeran urodził się w Poitiers około 605 roku. W wieku 35 lat został biskupem rodzinnego miasta. Wkrótce wybrał się na ewangelizację odległej Panonii. Teodon IV, władca Bawarii, zatrzymał go jednak w Ratyzbonie. Jego działalność na tym terenie przyniosła wspaniałe owoce. Przerwało ją jednak tragiczne wydarzenie. Oto Uta, córka księcia, uwiedziona została przez pewnego młodego hrabiego, a potem, przerażona konsekwencjami, razem z hrabiczem, wszystko wyznała biskupowi. Ten ostatni wziął wtedy winę na siebie, za co dosięgła go okrutna mściwość Lord Berta, brata Uty. Emeran zginął po wielu męczarniach w dniu 22 września 652 roku. Tak przynajmniej około roku 772 twierdził jego biograf, Aribon, biskup z Freisingen. Historycy przypuszczają, że w tym hagiograficznym opowiadaniu kryje się dość duża doza prawdy, rozwinięta dla uwypuklenia wielkoduszności świętego. Czczony był dość powszechnie, także w średniowiecznej Polsce, dokąd jego kult dotarł z Czech. Módlmy się, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, Emerana biskupa, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.